Witam czule wszystkich słuchaczy, obserwatorów. Ktoś mi zadał pytanie: Jak można być równocześnie w dualizmie i niedualizmie? No i praktycznie to pytanie rozbawiło mnie na tyle, że zechciałam odpowiedzieć na nie publicznie. Po pierwsze, nie ma nikogo, kto miałby być w dualizmie. Albo niedualizmie. Po drugie, rozdzielenie tych dwóch elementów jest już samo w sobie absurdalne, bo wszystko jest tym, czym jest i zarówno można nazwać to, co jest dualizmem, jak i niedualizmem. Tyle tylko, że tutaj cały świat, niby ten świat, kręci się wokół opowiadania, w krainie zaczarowanej, bajecznej, która nie każdemu wydaje się bajeczna, bo jakby nie jest w stanie ogarnąć, że bajka to zło, dobro, to jest radość i płacz. A więc w każdym momencie wszystko kompletne. Porównałabym określenie, nie dualizm, bo to też jest sztuczne określenie nie ma czegoś takiego. Do oceanu spokojnego, oceanu. może nie oceanu spokojnego, tylko oceanu, który jest w stanie spokoju, złudnego, bo nie istnieje coś takiego jak ocean w stanie spokoju. A więc ocean, powiedzmy staflą, która się nie rusza, stan, w którym nic się nie dzieje, pozornie nic się nie dzieje, ale są momenty. Kiedy wyłania się fala, która idzie do góry i która idzie do dołu. Fala do góry idzie do dołu. Wyłania się coś. I to coś to jest dualizm, można by tak nazwać. Czyli fala, która, którą można określić, której można nadać um, znaczenie, wartość, wysokość. Jakość, której można przypisać również opowieści o stanie zagrożenia i opowieści o radosnym punkcie kulminacyjnym, jakim jest skok sportowca na desce. A więc możemy opisywać. Bo mogą się znaleźć tutaj opowieści, w obrębie tej fali, bardzo różnorodne. Tak jak każda sytuacja jest opisywana w jakiś sposób i zawsze jest opisywana, oczywiście w obrębie bajek mieszczących się w paradygmatach dualnych. A więc tym bajkom nadaje się jakiś sens. Jakieś znaczenie i osadza się w konstrukcie czasoprzestrzennym. Co z tego wyniknie i co jest wynikiem tej fali, tej albo innej. Oczywiście ta fala może mieć różne przejawienia, znowu różne wartości, i może wywoływać różne emocje. Nieskończoną ilość emocji, wartości, opowiadań, książek. Em, Wywodów filozoficznych. I to jest życie, jakże magiczne, magia życia, które jest zawsze kompletne, w każdym momencie przejawienia. Jakże moglibyśmy odbierać świat, jeżeli nie poprzez skrajne odczucia, skrajne obrazy, jeżeli nie poprzez całą paletę, barw, które ubieramy w słowa, opisujemy je. Jakże mógłby istnieć ten świat bajek, iluzorycznych wyobrażeń, jeżeli nie byłoby osadzenia w czasoprzestrzeni poprzez opowiadania, baśnie, strachy na lachy. Nie byłoby tego świata. A jaki byłby ten świat? Świat może się manifestować tylko poprzez dualizm. Nie widzielibyśmy kolorów światła, które jest, można powiedzieć, bezbarwne, dopóty nie widzielibyśmy, dopóki nie przeszłoby to światło przez pryzmat. Dlaczego tak się zachwycamy tęczą, która ulega, że tak powiem, rozdzieleniu czyli Wszystkie frakcje, wszystkie mogące się tutaj nie, niejako zmieścić, frakcje kolorów wyłaniają się dla oczu, dla oczu, które same z siebie nie są w stanie widzieć wszystkich kolorów. A więc patrzysz na światło i nie widzisz wszystkich kolorów. Widzisz to, co możesz niejako widzieć, ale kto widzi? Kto widzi? Widzenie można by było przyrównać do możliwości odbioru poprzez głowicę, powiedzmy, czytającą płytę z muzyką. I ta głowica odbierze częstotliwości w określonych pasmach. Wiemy dobrze, że jeżeli nagramy huk piorunu burzę, to praktycznie żaden a, instrument y, odbiorczy nie przeniesie, tak jak nagranego gongu, nie przeniesie żaden instrument odbiorczy, y, w, który, którym dysponujemy. Czyli nie usłyszymy pioruna, nie usłyszymy gongu poprzez komórkę, czy nawet najlepsze, najlepsze, najdroższe. Kolumny, monitory. Nie usłyszymy tego. Usłyszymy, jakby czubeczek góry lodowej, wyłaniającej się z oceanu. Tylko tyle. I tak mało. A jednocześnie w tym samym momencie jest to wszystko, choć uszy nie słyszą. Uszy słyszą pomiędzy w takich widełkach pomiędzy powiedzmy 20 czy 16 herców do 2000 no, średnio ujmując bo jakby stopień odbioru odbiór jest różny, poprzez różne istnienia. Um, czy możemy powiedzieć, że to, co słyszymy, uszami, to co widzimy, też w określonych pasmach częstotliwości, a jest tym, co umysł może naz nazwać kompletnym? Oczywiście, że nie bo tylko w matrycy niekomple w odbioru niekompletnego, odbioru niekompletnego, czyli odbioru e, świata, w którym cały czas trzeba szukać kompletności, tylko wtedy może wydarzać się życie, życie, które jest znane dla umysłu. Ale umysł chce ucie uciekać z matryksu, chociaż jest matryksem. I postaci, bajkowe postaci, które się przejawiają w tym filmie. Które nazywa się Życie ludzkie na planecie Ziemia, to jest wszystko. I sceneria, i ten człowiek, i te zwierzęta, i te rośliny. To wszystko jest sceneria wyświetlającej się bajki, aczkolwiek bardzo namacalnej i w mechanizmach absolutnie magicznych, a istnieją tutaj emocje. I te emocje. My nazywamy to emocjami, bo wszystko się nazywa, wszystko się <laughs> ładuje w jakieś kategorie pozytywnych, niepozytywnych. I to jest piękne, bo ten świat istnieje właśnie w tej wersji. Pozytywne, niepozytywne. 1, 0, 1, 0. Matryca 0 jedynkowa Nie może istnieć 0 bez jedynki. Ale czy w momencie, kiedy czujemy, że mamy zero w portfelu, czujemy tą jedynkę, czyli obfitość w portfelu? Nigdy. A więc również twierdzenie, jak jesteś pozbawiony pieniędzy, powtarzaj sobie, że jesteś bogaty, jest istnym absurdem. Jeżeli jesteś chory, to dziękuj za chorobę. Jest kolejnym absurdem, który pogłębia poczucie niedoboru i Nasila w konsekwencji odczucia, które są negatywne. Życie to jak ocean, gdzie wyłaniająca się fala ma kształt i czas trwania, nieokreślony, ale jednocześnie określony, określony przez warunki tej siatki czasoprzestrzennej, jakkolwiek by tego nie nazwać. Warunki, Jakichś układów geometrycznych energii. Warunki, poprzez które Bóg, czyli energia, czyli miłość bezwarunkowa, wyłaniają się z niby cichego oceanu. I ten ocean to jest to zero. I każde wyłonienie się to jest to jeden. I to jeden może się wyłaniać, przejawiać dla czytnika, którym są zmysły nieistniejącego bohatera któremu wydaje się że istnieje może być odbierane na różny sposób może powodować lęk może powodować radość może powodować skojarzenie ze śmiercią i lęk może powodować skojarzenie z miłością i podniecenie nieskończona ilość możliwości i wszystko kompletne jeżeli jest tak zwana chujnia a, a, przepraszam za kolokwializm. To ona po prostu jest, przy, wydaje się, że jest najgorsze, co może być. Ale to jest właśnie fala, która może na dany moment powodować spustoszenie, aczkolwiek po spustoszeniu pojawia się kolejny, a, kolejne przejawienie, które znowu umysł może nazwać radością spokojem wyzwoleniem czymś za co dziękuję umysł musi musi coś tutaj albo dziękować albo tragizować umysł ma zabawki i tylko dlatego że umysł ma zabawki jest poszukiwaczem dopóty jest poszukiwaczem i dopóty dopóki iluzja funkcjonuje Iluzja bohatera jest operacyjna. Ale jeżeli iluzja bohatera znika, bohatera którego nigdy nie było, życie przejawia się dalej. Dla kogo? Dla nikogo, tak jak przedtem, tak jak teraz. Nie ma bohatera i nigdy go nie było. A wszystkie przejawienia Złudnie są nazywane, określane, wsadzane w jakieś kategorie, co wywołuje z kolei w tej matrycy: radość, złość, zazdrość, hejt, zabijanie, zjadanie niekończąca się historia miłej zabawy może nie w zjadanie i zabijanie nie, w zjadanie tak, ale może nie to drugie. Dziękuję. Miłego dnia.